później przyszła wojna i skończyło się wszystko. Alina Urbanowska urodziła się w 1927 roku w Perzanowie na Mazowszu. 7 lat później rozpoczęła naukę w miejscowej szkole podstawowej. Dobrze pamięta beztroskie zabawy z koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy. Jak to się dzieciaki bawiły? Tak jak w klasie. Rysowały na tym i skakały w skakankę. Ze sznurka jakiegoś tam znaleźli. Mhm. I to wszystko. Mhm. A zabawki były? O, tak. Nie wiadomo jakie. Żadnej. Mhm. Po wybuchu wojny Alina Urbanowska z rodziną została zabrana do pracy do Niemiec. Po 1945 roku zamieszkała z rodziną w miejscowości Ostrowite w gminie Dąbrówno. Pani Alina bardzo polubiła spotkania w lokalnym kole gospodyń wiejskich. Ostrowickie koło nierówno się kręci, bo każda z gospodyń to ma różne chęci. Jedna po zakupy, a druga ma pranie, a ta trzecia jeździ gdzieś tam na zebranie. Później zrobiłam jeszcze tak, że nasza przewodnicząca, skarbniczka, jakoś tak, że trzyma palec tego, bo chce, żeby... takie głupoty. Alina Urbanowska wyszła za mąż w 1946 roku. Jej mąż pracował przy kopaniu studzien, ona zajmowała się gospodarstwem. Wolny czas spędzali na zabawach w miejscowej świetlicy. Co niedziela były zabawy, a bili się jeszcze lepiej jak tego. Raz pamiętam, mój mąż z wojska wrócił, to jak się bili, to ja tylko marynarkę w ręku otrzymałam, a on jej wala. Tak było. Pani Alina doczekała się dwójki dzieci. Przeszła na emeryturę w 1985 roku. Jak pani tak patrzy na całe życie, jest coś, do czego pani tęskni najbardziej? Do męża tam, na cmentarz. Jak pójdę, to mu tłumaczę, mówię, czemu odszedł i wszystko. Blisko to mam to. Siadam na rower, jadę. Pierwszy rok jeździłam codziennie. Całe lato, bo zmarł w lutym, to całe lato do jesieni jeździłam, co dzień. Alina Urbanowska do dziś mieszka w Ostrowitym.